tym turnieju faworyci zawiedli. Ani trzecioligowa Warta Sieradz, ani ubiegłoroczny zdobywca pucharu Jutrzenka Warta nie wygrali 26. halowego turnieju piłki nożnej o Mistrzostwo Okręgu Sieradzkiego. Uczyniła to Pogoń Zduńska Wola. Lider sieradzkiej klasy okręgowej wygrał w finale z Wartą Sieradz 1-0. Trzeba przyznać, że Pogoń z trudem awansowała do finału. W swojej grupie rozgrywek zremisowała 1-1 z Zawiszą Pajęczną, przegrała 0-1 z Wartą Sieradz i dopiero zwycięstwo 3-2 z LKS Kwiatkowice dało jej awans do półfinału, w którym pokonała Jutrzenkę Warta 1-0. Trzecioligowcy z Sieradza mieli łatwiejszą drogę do finału. W grupie zaliczyli 2 zwycięstwa, z Zawiszą Pajęczną 3-1 i z Pogonią 1-0 oraz 1 remis 2-2 z LKS Kwiatkowice. Zaś w półfinale wygrali 3-0 z Wartą Działoszyn. W meczu z Pogonią piłkarze Warty Sieradz sądzili zapewne, że powtórzą wyczyn z rozgrywek grupowych i wygrają bez problemów. Tak się nie stało. Pogoń bardzo dobrze się broniła, a Warta atakowała nieskutecznie i jakby bez przekonania. Miała kilka dogodnych sytuacji, ale żadnej nie wykorzystała. Natomiast na 4 minuty przed końcem meczu klasyczny kontratak Pogoni przyniósł jej bramkę. Skutecznym strzelcem był Adrian Rosiak. Po utracie gola Warta nadal grała niemrawo i nieskutecznie, co dało Pogoni zasłużone zwycięstwo 1-0 i Puchar Okręgowego Związku Piłki Nożnej za pierwsze miejsce. No do tego dążymy. Nie tylko ja jako trener, ale też ludzie związani z Pogonią, prezes, wszyscy są związani tutaj z klubem i przy klubie dążą do tego, żeby ta Pogoń wróciła już na własny tor, tam gdzie jest jej miejsce. A tutaj udało nam się wygrać cały ten turniej, bardzo to cieszy. Aczkolwiek pierwsze mecze pokazywały, że nie będziemy się tutaj liczyć w tym turnieju. Zaczęło to zazębiać się w trzecim meczu i już nie oddaliśmy tak naprawdę półfinału i finału. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, że zespół pokazał charakter, jaki tkwi w naszej drużynie. Ja szczególnie bym chciał podkreślić to, że daliście sobie radę z Wartą Sieradz, która była absolutnym faworytem tego turnieju i to powinna ten turniej wygrać. Grała po prostu słabo i wy żeście to skrzętnie wykorzystali. No nie mnie oceniać Wartę. Warta też będzie miała ciężki okres przygotowawczy. Wiem, że już zaczęli trenować ciężko, także nogi na pewno mają ciężkie i wydaje mi się, że no podeszli do nas też z respektem. Graliśmy z nimi Puchar Polski w Okręgu Sieradzkiego. W miarę to wyglądało do przerwy, także no nie sądzę, żeby nas lekceważyli, ale oni też mają inny cel, mają swój cel, aby się utrzymać, mamy swój cel, aby awansować. Fajnie tutaj się po raz drugi dzisiaj z nimi spotkać. Pierwszy mecz przegraliśmy w grupie 1-0, w finale wygraliśmy 1-0, także jest na remis, z tym, że my w finale wygraliśmy i to cieszy, naprawdę bardzo to nas cieszy. I będziemy walczyć teraz o awans, który jest naszym głównym celem w rundzie rewanżowej. Nie szkoda naszych sytuacji, bo tak naprawdę Pogoń tych sytuacji w tym finale za wiele nie miała. My na pewno mieliśmy lepsze sytuacje, chociażby w samej końcówce, gdzie to my mogliśmy strzelić bramkę na 1-0. Cóż, no straciliśmy bramkę, pierwsza bramka chyba z głowy w całym turnieju. Przegraliśmy, no. Chcieliśmy na pewno bardzo wygrać, jak już dotarliśmy do finału. Jak powiedziałeś, w tamtym roku nie wyszło, w tym było ciut lepiej. My tak naprawdę nie przygotowywaliśmy się do tego turnieju, bo przygotowujemy się do ligi, więc w nogach też swoje mamy. I cóż, no, trudno. Za rok będziemy walczyć o mistrzostwo. W meczu o trzecie miejsce Warta Działoszyn wygrała zasłużenie ze słabo grającą Jutrzenką Warta, zdobywając bramki po strzałach Mateusza Bąkowicza, Łukasza Bąkowicza i samobójczym golu Marcina Nowickiego. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Marcina Olejniczaka, grającego trenera Pogoni Zduńska Wola. Za najlepszego bramkarza uznano Marcina Szewczyka z Pogoni. Królem strzelców turnieju został Paweł Marchewka z Warty Działoszyn, który strzelił 4 gole.